Siema! Dzień dobry, walki, z tej City Skylines. Robiliśmy sobie przygotowanie pod miejsce, znaczy miejsce na uniwersytet i dzisiaj zrobimy uniwersytet. W końcu! Nareszcie! Bo już moja politechnika jest pełna, dobrze na niej zarabiamy, więc więcej hajsu, bo 14 milionów to jest za mało, prawie już 15, także będziemy przypływać więcej pieniędzy. No i sobie zrobimy tutaj jeszcze uniwersytet. No i w poprzednim odcinku było tu przygotowanko tego całego terenu, także myślę, że teraz już możemy przystąpić do pracy. Do budowy tutaj tego. No i tak, mamy te takie masne budynki mamy, tylko że znowu ja nie wiem po jaką cholerę mi teraz ta zakładka. Ale dobra, tutaj zrobimy sobie może tę szkołę prawa, to uwalniemy sobie w tym miejscu. Coś w tym stylu. No, za tą szkołą prawa tutaj będzie droga, tylko tu będą raczej takie wąskie drogi, bo tu chyba nie trzeba. I wszystkie takie z tymi drzewkami. Takie coś powiedzmy zrobimy sobie tutaj. Nawigacja po tych okolicach tutaj będzie nieco upierdliwa. Chyba żeby tutaj zrobić też szeroką drogę, ale tu mamy zaraz szeroką, to nie potrzeba. Szerokiej drogi nie potrzeba. No, ale tutaj myślę, że można pojechać już sobie tak dalej. Jakoś tak. Tutaj to sobie będzie schodziło już. Będzie łączyło z tą, która jest tutaj wyżej teraz. Proszę, zero. Cyk. Cyk. Zakręcik. Tylko tutaj troszeczkę dołek się zrobił. Moja droga ma doła. Tutaj też ma doła. Proszę bardzo, teraz już nie ma doła, już jest wszystko w porządku. Teraz zrobimy sobie, tutaj będzie prr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 
gdzieś będzie takie coś. I tutaj będzie gdzieś zaraz, może przy torach, czy zaraz przy autostradzie. Nie wiem, gdzieś by tu jeszcze trzeba było zrobić drogę kolejną. Może zaraz przy autostradzie zrobimy. Cyk. I cyk. Jest trochę jakoś coś tu z wysokością się nie teges. Ta autostrada w ogóle jest tak krzywa. Wiecie jak co. Także... Kurde. Krzywo, znowu krzywo. Wszystko krzywo. Jak żyć? O, tak, tak. Która wysokość będzie dobrą wysokością? Ta tutaj? Może być, teraz jest już prosto. I tutaj to też sobie w ogóle dopasujemy tutaj do tego. Cyk. Albo i nie, bo tu po prostu wjedziemy sobie z przejazdu. Wjedziemy sobie... Tu. No i pięknie. Że aż, wiecie... Tu jeszcze by pasowało jakieś nabrzeże przy tych torach, może zaraz, kurczę. Wincy i nabrzeży! Trochę bliżej? Trochę za blisko chyba już będzie, co? Jakbyśmy to tak zrobili. Teoretycznie... Jeszcze skrajnia chyba się mieści jakoś w normie czy coś. Co prawda jest to trochę bliżej, zaraz to wymówitujemy troszeczkę na przykład w bok. To do wysokości tej i teraz to trochę wlezie pewnie na tory, co? Już nie wiem, chyba nawet nie. A dobra, z altem. Tak, żeby była... Żeby brameczki były. O, żeby... Tak, tak zrobimy. A tutaj do samego peronu to jeszcze przeciągniemy. Dobra, cyk. Dobre! No i mamy piękne miejsce tutaj na teraz rzeczy związane z Politechniką. Tu na akademiki jakieś można by wstawić w sumie, czy coś tam, zobaczymy. Tylko tu, po co mi tu światła? Tu w ogóle ruchu nie będzie. Tutaj tak samo. No. Także ta droga główna sobie wchodzi, potem tam się kończy w niczym. Powiedzmy, że ona kiedyś szła se tam, ale potem zrobili autostradę czy coś. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak się tam. Próbuję sobie wytłumaczyć. Za jakiś cheater leci. Hamuj. Ban. Myślałem, że kolejna to helikopter leci. Już dobra, już przewrażliwiony jestem troszeczkę. Dobra, teraz ta droga. To ta jest ta główna w sumie. To nie wiem po co tamta jest z drzewami, a ta jest bez... Nie wiem, tutaj też zrobimy zwykłą może po prostu. Cyk. Te drzewkami wyglądają ładnie, mi się podobają takie. Ale nie wszędzie one mają sens.
O, tu jeszcze mamy w ogóle drogę niedokończoną. Tutaj zrobimy sobie tak. I tutaj zrobimy sobie... Moment, troszeczkę bliżej. Przecież tu jest jeszcze drzewko jedno. Bo nie chcę tego robić skrzyżowania zaraz przy tym, przy torach. Jakbyśmy sobie zrobili tutaj jeszcze jakąś drogę, bo tutaj... Nie, tutaj jakiś duży budynek trzeba też postawić, tylko że tu znowu będzie górka. Chwileczkę, kurde. To niech się idzie tam dalej na wprost, cyk. Ale to tutaj niech nie idzie na wprost. To niech idzie jakoś może tak. Dobra, tu zrobimy jakieś fikuśne skrzyżowanie. Tutaj poproszę na zero. Do jakiejś linii pomocniczej znowu losowej się to przyczepiło, chyba z torów, kurde, wziętej. Nie wiem. Tutaj takie coś. O matko, ja buduję shift play. Bo Politechnika chyba było z dużej czy coś tam. I wszystko z drzewami, drzewa się robią w drodze. Czemu ja tego nie zauważyłem? Tutaj też jest drzewo. Tu jest drzewo, ja pierdzielę. O! Inaczej. Tutaj te wszystkie drzewa też pójdą wek. Weź mi to stąd. Drzewa pójdą wek, bo ja je potem tutaj zasadzę ręcznie tam, gdzie ja chcę, a te jakby sobie usuniemy. Dobra, coś jeszcze się dziwnego zrobiło gdzieś, coś? Nie wiem, teraz to pewnie nie zauważę. Dopiero przez 20 odcinków będzie gdzieś drzewo w torach i potem dopiero się skapnę, że jest. Ktoś mi zwrócił uwagę. Raz przeczytam komentarze i się wtedy dowiem. Dopiero. Dobra, tutaj takie coś. Tutaj takie coś. Tutaj na przykład jeszcze, nie wiem, takie coś, żeby było, takie, o, cyk, proszę bardzo. Można by jeszcze takie coś zrobić? Nie, no to już bez, to już trochę już przesada. Ale takie można by było zrobić. Tylko troszeczkę wygiąć. Na przykład tak, proszę bardzo. I tutaj jeszcze takie wygiąć. Stąd tam, cyk. Tylko, że to teraz poprosiłbym na tej wysokości. Pięknie. Tutaj sobie troszeczkę zjedziemy na dół, żeby ten podjazd był taki w miarę ładny, równy i tak dalej, pięknie. Chociaż on by mógł być troszeczkę szerszy na przykład, szerszej drogi, szerszej. Z takiej może być drogi. Nie wiem, czy to będzie potrzebna taka szeroka droga, ale niech będzie. No i tutaj jeszcze takie coś na przykład, o. I ciekawe całkiem, ciekawa koncepcja, podoba mi się. Sobie możemy trochę to wygiąć jeszcze tak na przykład. Tak, żeby strzałeczka nie znikła, bo wtedy wiadomo, że... Auto nie, znaczy nie powinny mieć problemów wtedy. Dobra, teraz sobie poustawiamy tutaj. Cyk. To jest, proszę Państwa, właśnie budowa mojej Politechniki w tej chwili. Taki lekki off-top teraz robię, ale to tam wiecie szczegóły. Tutaj tak, tutaj tak. Tutaj teraz, tu na wprost tylko wariaciki jedziecie, tutaj jedziecie tak. No i ewentualnie tak w sumie też. Jakby trzeba było. Tutaj jedziecie tylko tak, bo jadę w prawo, macie tamtędy. A jeszcze stąd jedziemy tutaj, tutaj i też tam, też jedziemy tam. No, a tu w sumie chyba nawet nie trzeba tego znać, ale i tak ustawimy. Cyk, cyk, cyk. Wszystko jest, tu jeszcze nie jest, bo tutaj tylko na wprost, tam nie wracacie, raczej nie ma takiej potrzeby. Chyba jest wszystko ustawione. Teraz tak, parkowanie sobie tutaj na środku wszędzie wyłączymy, żeby nie było tej dziwnych sytuacji. I włączymy sobie tu wszędzie wjazd na zablokowane skrzyżowanie, żeby nie stali, po prostu nie przepuszczali jednego auta. Tylko jakby to jest bez sensu, także o proszę bardzo. I piękne skrzyżowanie wyszło, bardzo ładne. A tu jeszcze brakuje w środku betonu. Właśnie, tak, dokładnie. O, jakie duże plany. Kurde, za dużo, no ja 14 milionów, ale tyle kasy, żeby tak betonem lać dookoła. To ja nie mam, czy tam tą rurą trochę z precyzją jakąś większą tam majtać. O, źle. Znowu ktoś w powietrzu chodzi tutaj. Kurde, no. Jak mają bliżej, jak moja komunikacja miejska aż tak do dupy, że już wolą sobie po prostu iść w powietrzu zamiast, kurde, autobusem czy pociągiem, no to trudno, no. A w ogóle już mam dobre ustawienia filmu tym razem, już jest w 2K, jest w 30 FPS-ach. No. Już naprawiłem, kurde. Dobra, tutaj zrobimy sobie troszeczkę może odsunięte. Tam jakiś też masny budynek niech będzie. Tylko wysokość sobie jeszcze troszeczkę też dopasujemy tutaj taką do torów, powiedzmy. Chociaż tory idą trochę w dół, czy mi się wydaje? Chyba idą trochę w dół. Ja to zaraz robię. Cyk, cyk, cyk. I te tory, powiedzmy, do tego
Tak, troszeczkę w dół szły. Cyk, tutaj wszystkie te. Wszystko do tego rozjazdu tam, o. Dobra. Tak, teraz jest trochę lepiej. Tutaj jeszcze też możemy zrobić do góry ciutkę. Coś takiego. Tutaj troszeczkę do góry. Tylko tak, bo tu jest miejsce na to skrzyżowanie moje kolejne. Znowu kolejny odcinek z przygotowania. To by naprawdę na jakimś live mogło najlepiej być zrobione, kurczę. A nie jakieś, kurwa, odcinki nudy normalnie takie, że się nie da oglądać. Dobra, daj mi tutaj ten... Pewnie jeszcze strefę trzeba powiększyć, no wiadomiks. Tutaj w tym rogu też będzie wszystko, ten uniwerek. Trochę daleko od budynku głównego, ale w sumie nie aż tak chyba. Nie ma tragedii. Dobra, dawaj mnie teraz tak. Akademia Medyczna. A to? O, o, bardzo ładnie. Anarchię wyłączymy. To po prostu sobie tu przy torze zaraz postawię. Albo nie przy torze, żeby tam jeszcze było przejście na zaplecze. Chyba, że tutaj są ścieżki. Są tu ścieżki wbudowane w to? Akurat nie, ale tu w sumie z tyłu nie mam raczej czego szukać, nie? Tam raczej nie trzeba. A, tylko to idzie tu jakoś w górę, paskudnie. Nie, 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 nie. Proszę mi tutaj wszystko ładnie do tego przejazdu wyrównać. O, pięknie, teraz jest dobrze. No, to ładny budynek. W takim ciekawym miejscu dosyć, nie powiem, że nie. No, tutaj za nim myślę, że dobrym pomysłem byłoby zrobienie jeszcze takiej drogi. I parkingów przy nim. Przy nim. Nie, no tutaj jeszcze możemy zrobić w tym kącie jakąś elektrownię czy coś, bo w sumie z prądem troszeczkę ostatnio miałem słabo. No i tutaj coś tam jeszcze też zrobimy. Także tak, teraz wyrównywanko znowu. W ogóle jaki ruch tędy jedzie. Jaki tu jest teraz kocioł w tym miejscu? Bo tu miałem te moje magiczne remonty, nawet nie jest źle. Do tunelu wjeżdżają w miarę spoko. To chyba tak zostawię na zawsze, powiem wam. Też jest fajne, że jest taki tunel po prostu, wiecie, długi drogi czy coś i nie mieli, a tymczasem w Sowietkach wiecie co się dzieje. No, to na ten tunel tam nie wystarczyło kasy czy tam coś, nie, jakąś historię sobie wymyślimy. Dobra, dawaj mi tutaj teraz tak wyrównywanko, tylko troszeczkę większy pędzel. Coś takiego, potem sobie to tam poprawimy jak będzie trzeba, ale żeby miejsca płaskiego było ciutkę więcej. Proszę bardzo. Tu jeszcze też, bo tu będzie zaraz jakieś skrzyżowanko jeszcze może. Tylko, że tutaj do góry poproszę cyk. Tutaj to też cyk. No i robimy... A zresztą... Dobra, tu nie będę kombinował. Jakichś fikuśnych skrzyżowań robił. Tu zrobimy sobie po prostu... Coś takiego sobie zrobimy. No, coś takiego po prostu i tyle. Tu w środku zrobię jakiś park na przykład między tymi drogami. Park Life'em tutaj zadziałamy coś zaraz. Tutaj też sobie trzeba trochę wyrównać. Kurde, jak mi tego radia brakowało, nawet dopiero teraz zauważyłem. W poprzednim odcinku dopiero radio włączyłem. Albo w tym? Poprzednim? Ja już nie wiem. Nagrywam znowu chyba co 3 z rzędu. No, wszystkie nudne tak jak... Znaczy co? Zaś coś lata, no weź mi stąd! Co to ma być, no? Czemu oni tak latają? Kurde. Jest nielegalne, no. Dobra, budujemy w końcu coś tutaj, Politechniki, znaczy tutaj takiego jeszcze, nie? Tu mogłoby być, to chyba, że tam gdzieś, tu się w sumie zmieści i tutaj też się zmieści. Uniwersytet, tylko są jeszcze też mniejsze różne budynki do zbudowania. To tu może zrobimy mniejsze, bo tu mamy taką krzywość troszeczkę. To tu zrobimy sobie to. Chyba, że gdzieś... Mogę to potem przesunąć? Tylko też jakby... Bo to bym chciał mieć trochę bardziej w lewo, żeby to wejście było... Wiecie, gdzie było... Akademia Medyczna, bardzo, bardzo ładnie. No. O, to. Proszę bardzo, Akademia Medyczna jest. Pociągów ile tu w ogóle jest, kurczę. Ale uniwerek piękny, a ile tu w ogóle samochodów już jest, ale to chyba wszyscy do tego dworca kolejowego tam. Tylko, że jeszcze by wypadało, chociaż autobusy tu jakieś jeżdżą. Może metro tu zrobić, kurde, ja nie wiem. Pod tym miastem i tutaj do tych starych Włóczniowic jeszcze czy coś i tam potem może pod miejscem Albrechtowym też metro zrobimy, kek. Albo tramwaj, bo tu niby mamy linię tramwajową. Znaczy jest tylko, że tak trochę...
Chociaż nie, bo tędy jedzie. Tam jest pętla. Można by tu zrobić, kurde, tramwaj gdzieś, kurde, nie wiem. Dobra, to będziemy się potem męczyć, teraz zróbmy po prostu te... Zróbmy to w końcu, co? Pomnik osiągnięć. Wszystko mam odblokowane, bo jestem cheaterem. Niestety, i odblokowują sobie przy rozpoczęciu gry budynki specjalne, żeby znowu nie musieć tych wszystkich questów śmiesznych robić, czy coś. Sobie po prostu odblokowałem, no ale przy okazji się odblokowały niestety budynki uniwersytetów, co trochę szkoda, bo wolałbym, żeby nie, no ale trudno jakby. Dobra, to te trzy główne wydziały mamy gotowe. Pomnik osiągnięć sobie strzelimy tutaj, co prawda zburzy mi się drut. Trzeba go będzie zaraz odbudować jakoś coś. Chociaż pomnik osiągnięć może by był gdzieś tutaj na rogu. Trochę szkoda mi miejsca. Dobra, to może takie rzeczy zrobimy na końcu. Teraz od największych budynków może zaczniemy, a potem będziemy upychać mniejsze tam, gdzie po prostu będzie miejsce na nie. Co to jest? Laboratorium medialne. I tu zrobili. To będzie troszeczkę paskudnie wyglądało. To może je zrobimy... A w ogóle tu jest jakoś dziwnie z tą drogą znowu. To troszeczkę w dół. Chociaż, a do tego? Nie, to jest... To idzie w dół do przejazdu tylko. Czemu ten tor jest tak nisko tutaj właściwie? Czy on tu nie wschodzi w dół czasem? Troszeczkę schodzi w dół. A po co? A tylko troszeczkę schodzi w dół. No, tylko troszeczkę. Ale potem stacja jest wyżej znowu. Ej, czekajcie, co tu się dzieje? No, kurde. To po co tak tu jest? Weto. Cyk. No, troszeczkę wyżej niech będzie. Tutaj sobie troszeczkę zjedziemy tylko w dół, bo tam jest zaraz ten tunel. Ale tak poza tym, to po co to taki dół był? Naprawdę. No, w sumie dużej różnicy nie ma, ale na tyle jest teraz tutaj już, że tego sobie można darować na nabrzeże tutaj. No dobra. Tylko to troszeczkę tutaj bardziej na środek może. Cyk. Dobra, laboratorium medialne jest. Najwyżej będziemy jeszcze coś tam przesuwać. Tu mamy co? Księgarnię uniwersytetu, to jest małe. Laboratoria, to takie budynki bym tak ze dwa gdzieś postawił chociażby. Chyba, żeby zrobić tutaj może jedne laboratoria. Cyk. Ale śmiesznie mi się wysokość zrobiła tutaj. No we! Tu w ogóle, szczerze mówiąc, by to można było trochę całe podnieść tutaj. Cyk, 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 cyk. Tak troszeczkę, nie tak całkiem do góry. Chyba jadę razem z tamtym medialnym czymś tam. Chyba tak. Dobra, to proszę ja was tutaj o tak. To tutaj o tak. Dobra. To tutaj troszeczkę podniesiemy. Tak. To tutaj jest dobrze. To możemy trochę podnieść. Druta zaraz trzeba jeszcze poprawić, bo gdzieś pewnie prądu brakuje. Tak możemy zrobić. Tak możemy zrobić. Tak możemy zrobić. I tutaj jeszcze. Tam możemy troszeczkę podnieść, albo nie, tam nie. Tutaj możemy podnieść troszeczkę. Cyk. Dobrze. I będzie bardzo ładnie. Tylko to coś za dużo poszło do góry. O! Dobre. Dobre, bardzo, bardzo ładnie. Tutaj widzisz, dziura jakaś się zrobiła. To może sobie to jeszcze wyrównamy troszeczkę. Tu też coś. Zaś zapis gry. Bardzo ładnie. Tu cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Tam jeszcze gdzieś coś dobre, wyrównane, tylko jeszcze prąd. Grunt to prąd. Tu możemy zrobić w sumie już tylko taki pojedynczy budyneczek. To powinno się podłączyć, także druta możemy już tutaj sobie usunąć. Tutaj też może zrobimy budyneczek. Oj, nie udało się. Dobra, to tu jeszcze zrobimy, kabla normalnie. A potem będziemy kombinować, jak już coś tutaj zabuduje po prostu w tym miejscu. Cyk.
Dobra. Co mamy dalej? Laboratorium jeszcze. Nie jestem adbuniem, żeby mówić laboratorium. Chociaż tu by się zmieściły dwa obok siebie nawet. Kurczę. No zmieściłyby się. Tylko, że za nimi też jest fajne wejście, to by można było gdzieś zrobić tutaj tak, żeby za nimi też była jakaś droga albo co. To zrobimy tutaj tak. Tu będzie droga i tu będzie jeszcze... Dobre. Dobre. Tak zrobimy. Zwykła droga, proszę bardzo. Tak, cyk. Tutaj, gdzieś w tamtą stronę, może też przejazd... Nie, tam raczej nie trzeba już robić przejazdu. Tam takie coś. I tutaj się jeszcze by można było połączyć z tym. 0 metrów, poproszę. Tak, i tu powinien się łuczek ładny zrobić. Prawie 173 stopnie, troszeczkę tutaj wygniemy, to przybliżymy, wygniemy i jest równy. Wysokość jest... coś tu jest... Coś tu jest. Coś tu jest z tą wysokością. Dobra, takie coś może być chyba. Tutaj za tym, tutaj mamy jedno. Tutaj jeszcze jedno też zrobimy. Cyk, proszę bardzo. Tu jeszcze dwa laboratoria, tam jeszcze jedno. No i takie laborki się mogą przydać ta jeszcze. Myślę, że się mogą przydać. Co tam mamy dalej jeszcze? Znaczy wcześniej, aula uniwersytecka. Aule może by jedno. Czy za tą aulą coś jest, czy mogę ją tutaj postawić? Czy są jakieś krzaki, czy coś? Są drzewa niestety. To niestety nie. To ją trzeba gdzieś indziej postawić, tylko wydupiaj mi z tą zakładką. Bardzo bym prosił. Pewnie tylko mi to przeszkadza w ogóle. To zrobimy gdzieś może, kurczę, tak żeby jeszcze było była możliwość sobie jakichś ścieżek porobienia gdzieś tam za tym wszystkim. Tutaj, tutaj, tutaj. Czekaj. Tu by się mogła w sumie zmieścić. Dobra, to tu zrobimy. Tu chyba jest... Co tu jest? Ścieżka, czy co tu jest? Znaczy, dobra, nie wiem, tutaj tu zrobimy, cyk. Drut teraz, co prawda, trochę wlazł mi w to, także możemy chyba już go stąd usunąć, jeszcze nie. Tutaj, o, tu zaraz też coś będzie w środku, także tego. Teraz tak, wstecz mamy, co tu jeszcze jest. Pomnik osiągnięć to później. Sekcja rzucania czapkami. To jest dość duże. O, to mogłoby być tu. Wydupiaj mi zakładką, dziękuję bardzo. To by mogło być tutaj. Cyk. Sekcja rzucania czapkami, proszę bardzo. Klub matematyka to gdzieś później. Biblioteka teraz mogłaby jeszcze gdzieś być. Tu by się teoretycznie mogła zmieścić, no. Zmieści się, co? Trochę blisko siebie stoją. Nie, przesuniemy trochę. Weź, no kuźwa. Czy nie można wyłączyć domyślnego włączania tych zakładek wyłączyć? Byłoby bardzo fajnie. Nie, biblioteka na takim zadupiu mi nie pasuje za bardzo. Tutaj zrobimy. Wyłączymy sobie tę anarchię. Zrobimy to tutaj, będzie troszeczkę dalej. Tam z tyłu, dobra, tam z tyłu miejsca i tak przejazdu żadnego nie będzie. Chyba, że przejazd jeszcze zrobić tutaj jakiś. Na tamtą stronę. 0 metrów poproszę. Czy równolegle? Nie wiem. Pojedziemy sobie gdzieś stąd. Tutaj, tak żeby przed filarami się wyrobić. Powiedzmy, że przed filarami. Już ktoś coś zdał, coś zrobili, ktoś już coś tego. O, tutaj, tak? Pięknie. Znaś tam, brawo, bio. Nie bądźcie tacy szczęśliwi, tu zaraz do restauracji któryś tam, zaraz do fast fooda jakiego tam was myk myk i gotowe. Co to za ekscytacja tutaj? No bez przesady. Sekcja rzucania czapkami, rzucili czapkami, oni tylko tu czapkami rzucają non stop, nic więcej nie robią. Dlatego. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Biblioteka stoi, zakładka wydupia. Fontanna, to też gdzieś indziej postawimy takie pierdołki zaraz. Stołówka jeszcze. Stołówka to gdzieś koło jakichś akademików, może coś gdzieś. Albo tutaj. Tu bym zrobił stołóweczkę. Sala gimnastyczna. O, a tu by się zmieściła?
tu się zmieści, tak nawet bez... Nie no, też z anarchią, ale tak bez przesady, tak dosyć fajnie się zmieści. Otwarta sala uniwersytecka, to jest duże. W ogóle jest duże to wszystko tutaj. Pół miasta to będzie ten uniwersytet tutaj. To jakbyśmy zrobili zaraz przy torach, żeby było fajnie. Czemu znowu tak... Czemu tak jest, że wysokość czegoś przystawianego przy drodze nie jest dopasowywana do tej drogi, tylko gdzieś z tyłu, kurczę. Dobra, zrobimy ją tam. Będzie śmiesznie na takim zadupiu. Co mamy tutaj dalej, znaczy wcześniej? Zakładka precz, dziękuję bardzo. Klub piłki halowej. Dobra, to już takie małe chyba głupoty będziemy stawiać, nie? Tylko że tak akademiken. Akademiki tu bym postawił, jakoś tu mi pasuje. Tak przy autostradzie, żeby nie mieli za dobrze, za cicho i tak dalej, nie? Tak, tutaj cyk. Cyk. Dup. Lagens. Cyk. Między autostradą i linią kolejową. No piękne miejsce na akademiki, nie mówcie, że nie. Tu jeszcze by się zmieścił czwarty taki. Nie no, pięknie przy tej autostradzie po prostu, pięknie. Tutaj jeszcze jeden i tam by mógł być jeszcze jeden taki piękny rządek tutaj tych akademików. Tu jeszcze z tyłu by się mógł jeden zmieścić gdzieś tak. Tylko że tu bym musiał już zrobić jakąś ścieżkę dodatkowo, ale tu jest trochę teren nierówny, to nie, to tu już sobie darujemy, już bez przesady. A tu jeszcze jeden bym wcisnął. Ja bym tu jeszcze wcisnął jeden. Prąd sobie stąd wyciśniemy. Tutaj drzewka. No nie, to nie, bez drzewek, bo tu muszą mieć gdzie parkować przecież. Studenci w tych czasach to już nie to co kiedyś, to już kurde. Wiecie, tu samochody, jeden z drugim, kurde. Ciekawe, skąd pieniążki mają, ojciec pewnie nakradł. Tutaj sobie już zrobimy może też ekrany. Ciu! To tutaj nie miała być taka droga, halko. Co, oj? Zepsułem. Naprawione. Tylko tu się kratki spingoliły chyba. A nawet nie. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Panie, kurde. Kurde, coś tam, nie wiem. Jest dobrze w każdym razie. Tutaj teraz tak. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. No, to ekrany są przynajmniej. Takie nie za wysokie, ale są. Tu jeszcze betonika też może wylejemy tutaj z tej strony. Tu będzie też jakiś dodatkowy parking. Albo tu... Nie, tu jest za mało miejsca chyba. Albo? Czy tu jest miejsce na parkingi? O! Nie jest, ale... Ja zaraz zrobię, żeby było. Cyk, 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 cyk. Tum, 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 tum. O! Haha! Proszę bardzo. Fik, 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 fik. Kwik, kwik, kwik. Tutaj też by się jeszcze jeden nadał. Ja go tutaj zaraz wmontuję. No nie, bo trochę się... Dobra, to tu by musiał być. Tam betonikiem podlejemy, to nic nie będzie widać. Nie będzie widać, co było robione. Dobra, tutaj... Oj, troszeczkę za duży pędzel. Gdzie jest w ogóle ten surface painter tutaj? Rozmiar pędzla pojedynczy. Pojedziemy też sobie tam wzdłuż tego, bo już żeby betonik był pod samym tym ekranikiem. No, bardzo ładnie, powiem wam, bardzo ładnie. On tylko żrą tutaj, słuchaj, tylko te... Albo chleją. Że te kieliszki zwać jak się stukają, to by bardziej pasowało, czy coś. Dobra, tutaj jeszcze... Chyba tu jeszcze jeden mi się nie zmieści. Bo tu by musiało być jakieś przejście do tego dworca tam, kurczę. No, wypadałoby zrobić dojście do dworca, bo to będzie zaraz w sumie przy samym... Nawet to też by było fajnie. Coś ja mówiłem o tej zakładce, prawda? Byśmy to postawili... Tu. No to jest całkiem fajnie, bo tak przy dworcu zaraz jest niby. Ale tak, tak całkiem fajnie. Tylko co się tu stało z tym dachem? O! Ciekawe to jest.
dach tej stacji jest taki jakby elastyczny, dopasowuje się do... No nieźle, to raczej bez tego. Tu zrobimy po prostu dojście. Ja nie wiem, czy oni tutaj będą w stanie sobie wychodzić, dochodzić. Zrobimy nie takie, może nie aż tak blisko. Takie coś zrobimy. Cyk. Bo takie coś zrobimy. Nie, takie też powinni wychodzić. Będą wchodzić? Nie, czy będą wchodzić. Dobra, zrobimy tak. I tutaj zrobimy ścieżeczki kawałek. To może zadziałać, albo może nie zadziałać, nie mam pojęcia. Cyk. Takie coś zrobimy. Tylko oni bardziej tam mają niby wyjście, nie? To by to tak lepiej wyglądało, jakby to było na przykład tak i to było na przykład... tak. Takie coś. I takie coś. Jedną z nich mam nadzieję, że może będą ludzie chodzić. Żeby to nie wyglądało tak głupio, to jeszcze sobie zaraz tutaj coś zasadzimy. No. A tutaj myślę, że dobre miejsce jest na parkingi. No. Fajnie, 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 fajnie. Więcej parkingów. Więcej betonu. Ale żeby nie było. Zaraz będzie też więcej drzew. Czy tam jeszcze na coś przejeżdżamy? Tu jeszcze można by przejechać, bo tu z tego co pamiętam jeszcze ten... te budynki uniwersytetowe miały takie, kurcze, specjalne rzeczy typu... taka... ni to baza, ni to biuro utrzymanie zieleni, coś takiego było. Zrobimy tak. To jest troszeczkę do góry idzie. Cyk. O. I tutaj było takie coś chyba. Biuro utrzymania zieleni, czy coś takiego, inne takie małe było. Dział utrzymania zieleni, o. I ten dział utrzymania zieleni tutaj pięknie wlezie na sam koniec tutaj. Grę możemy w ogóle odpalić. No. Tamte cztery akademiki nawet niech będą. Co prawda stołówka teraz jest trochę po drugiej stronie tego wszystkiego. Może ja ją dam tutaj. Cyk. Damy ją tu. Niech będzie tutaj stołóweczka. Co my tu jeszcze nie mamy? Czego my tu jeszcze nie mamy? Świetlicy jeszcze chyba może nie mamy. Mamy czy nie mamy? Nie wiem. Świetlicy jeszcze nie ma. Zaraz będzie. Tu... nie bardzo. Tu by mogło być, to dobra, to zrobimy mały remont tutaj. Nic nowego. To damy tutaj na środek jednak, tak gdzie było trochę wcześniej to. To będzie tutaj sobie stało, może nawet ciutkę w prawo być przesunięte jeszcze. Coś takiego. Tutaj zrobimy teraz te świetlice. Bez anarchii może spróbujemy nawet zbudować. Może blisko tego. Cyk. Jest świetlica, proszę bardzo. Co dalej? Jeszcze jest. Dział utrzymanie zieleni już mamy. Klub piłki halowej. Klub piłki halowej zrobimy sobie tu. Cyk. Otwarta sala już jest. Jedna co prawda. Mogłyby być ze dwie, ale niech będzie nawet jedna. Chociaż... zaraz, tu zrobimy tę otwartą salę, poza obszarem kampusu. Bo mi się jeszcze przypomniało, że mamy te dziedziny sportowe całe, nie? I tu by można było jeszcze coś zrobić. Ten uniwersytet jest wielki. Olbrzymi. Ale fajnie w sumie. Tu sobie zrobimy tę salę otwartą. Pod autostradą zaraz. Fajnie, fajnie, fajnie. Pod autostradą, proszę bardzo, cyk, bardzo ładnie. Salę gimnastyczną już chyba gdzieś mamy. Tak, jest już tam. Stołówkę już mamy. Co tu mamy? Fontanny nie mamy. Fontannę sobie wstawimy tutaj. Cyk. Bibliotekę chyba mamy, to jest tam. Klub matematyka teraz jeszcze. Klub matematyka. Tu jeszcze miała być droga połączona tam, zapomniałem. No może tutaj wstawimy klub matematyka. Cyk. Tam potem jakieś jeszcze ścieżki przejścia. Chociaż tu by się też zmieścił. Tutaj na rogu zrobimy, to usuniemy. Tak, zakładka, spierdalaj, dziękuję bardzo. Sekcja dyplomów jest, pomnik osiągnięć teraz. Nie wiem, jakie osiągnięcia tutaj już mamy, ale spoko, można postawić. Tutaj gdzieś sobie postawimy drzewa, potem dobuduję tam gdzieś, nie trzeba. Aula już jest. Laboratoria są nawet chyba trzy.
Księgarnia jest? O, nie ma księgarni. Poza obszarem tam już jest. No księgarnię sobie może zrobimy tutaj. Przy tym skrzyżowanku tu gdzieś. O. Bardzo ładnie. Nawet można by ją troszkę przesunąć tu bliżej. No po co mi te zakładki? Edukacja. No. Tu i tak będą wszyscy po prostu przyjeżdżali no, z całego miasta. Już trudno, nie? Po co mi ta zakładka teraz? Dobra, tu mamy dalej co? Laboratorium medialne to jedno jest chyba tutaj. Co to jest? Podczas badań wykorzystuje się technologię, naukę lub sztukę. No to też można by jeszcze gdzieś zrobić. Takie jeszcze jedno by można było gdzieś zapodać, laboratorium medialne. To może je zbudujemy tutaj. Z tej strony, przy tej przy tym zjeździe z autostrady. Bo już nigdzie indziej się mi się nie zmieści za bardzo. W ogóle wody nie ma, zaraz pomyślimy. Klub szachowy. No i takie małe rzeczy to ja tu jeszcze mogę poupychać, to mi się podoba. Klub szachowy zrobimy sobie tutaj. Za tym o. Pomnik osiągnięć numer 2. Pomnik osiągnięć numer 2 to się myślę, że zmieści ładnie tutaj. No i mamy wszystko. Całość, wszystko, gotowe. W następnym odcinku zrobimy sobie tutaj jeszcze dział. Stadion czy coś tam jeszcze jest. Tutaj są takie rzeczy. Galeria Sztuki, Muzeum Techniki i Ośrodek Nauki. O. To też by tu można było gdzieś wsadzić w sumie. Zobaczymy. Ale jeszcze są gdzieś... Tutaj są, o, sporty, różne tematy. Centrum Sportów Wodnych, Hala Koszykarska i tak dalej. To sobie to gdzieś tutaj jeszcze pobudujemy. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Na razie.